od autora. Długo się wzbraniałem przed napisaniem tej serii. Dlaczego? Postaram się to wyjaśnić. Już w momencie, gdy pisałem Łowcę 2, wiedziałem, jak to wszystko się zakończy. Miałem w głowie wulgarny, brutalny, ociekający seksem i przemocą obraz tego, jak ma wyglądać ewentualna część trzecia. Zdawałem sobie sprawę, że na kanale jest mnóstwo młodych osób, dla których już wcześniejsze moje teksty nie były właściwe. Z drugiej jednak strony doskonale wiedziałem, że jest niewielka grupka, która na tego Łowcę czeka. I dla nich właśnie postanowiłem to napisać. Do całej reszty mam apel. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, delikatną bądź po prostu młodą, odpuść tę serię. Nie jest ona dla ciebie. Sceny, które przedstawię, bywają obleśne, brutalne lub w najlepszym razie ordynarne i nie nadają się dla ciebie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tego tekstu w jakiś sposób nie ugrzeczniłem, czemu nie wyciąłem drastycznych opisów i nie zmieniłem treści na właściwą dla wszystkich. Odpowiedź jest prosta. Bo nie taką miałem wizję. Źle czułbym się sam ze sobą i w mojej opinii źle potraktowałbym was, gdyby Łowca 3 wyszedł w formie innej niż ta właściwa. Moglibyście i mielibyście pełne prawo czuć się oszukani. Jednocześnie chcę podziękować Kubie za realizację i wam za to, że przez 2 sezony byliście ze mną i wspólnie przeżywaliśmy przygody Bartosza Biskupskiego. Mam nadzieję, że osoby, które jednak zdecydują się jej przesłuchać, nie będą zawiedzione. Pozdrawiam. Maciej Papież. Aktualnie. Młoda, skąpo odziana dziewczyna niepewnym krokiem opuściła parking i ruszyła w stronę garaża. Kompletnie pijana. Zupełnie nie przejmowała się tym, że z porządnie oświetlonego placu pcha się w czarną plamę ciasnych zaułków, najczęściej rojącą się od śmierdzących żuli czy szukających wrażeń i łatwego zarobku dresiarzy. Kierował nią alkohol, czy może młodzieńcza brawura. Chuj wie. Dla mnie liczyło się tylko to, że dziś moje polowanie dobiegnie końca. Na pierwsze przesłanki, że w okolicy pojawił się wampir, trafiłem 4 dni wcześniej. Miejscowa gazeta opublikowała na swoim portalu internetowym informacje o śmierci młodego mężczyzny. W komentarzach często przewijały się takie hasła jak brak krwi czy niewielkie rany kłute na szyi. Musiałem to sprawdzić. Już kolejnego dnia włamałem się do prosektorium i osobiście zbadałem zwłoki. Zdecydowanie miałem do czynienia z wampirem. Wiedziałem, że teraz wystarczy się zaszyć i cierpliwie poczekać. Lalunia, gdzie się tak spieszysz? Przy jednym z garaży stało 3 mężczyzn. Ortalionowi rycerze zwietrzyli ofiarę, powoli ją okrążając. Dziewczyna stała spokojnie, czekając na rozwój wypadków. Można było odnieść wrażenie, że odzyskała też trzeźwość umysłu. Jesteś dobrą suką, co? Zapytał łysy, chudy jak patyk chłopak, chwytając ją za ciasno opięty w dżinsowych szortach tyłek. Ta, na pewno lubisz ten sport. Zawtórował mu drugi, nieco niższy i na oko parę lat starszy dres. Powiem ci, laska, jak będzie. Odezwał się trzeci, najwyraźniejszy w bandy. Zerżniemy cię z Matim i Bolem, a jak będziesz grzeczna, to dostaniesz w pierdol i pójdziesz sobie do domu. A jak będziesz pyszczyć i nie wypniesz się, jak cię kulturalnie poprosimy, to po wszystkim wsadzimy ci kosę w pizdę i zostawimy na glebie. Biedni durnie. Zupełnie nie wiedzą, co ich czeka. Czy oni, kurwa, nie zauważyli, z jakim spokojem laska to wszystko przyjęła? Uśmiechnąłem się pod nosem, wyobrażając sobie, co za chwilę czeka tych oblechów. To teraz ja wam powiem, jak będzie. Za chwilę zaczniecie uciekać.
Najpierw dorwę tego, który tak bardzo chce mnie ruchać. Wyrwanie ci kutasa byłoby chyba zbyt sztampowe i nadawałoby się na tanią creepypastę do internetu, więc po prostu skręcę ci kark. Następny będzie ten cichy, za którego wiecznie mówią koledzy. Ciebie z kolei się napije. Krew prawiczków smakuje jakoś tak inaczej. Na końcu będzie ten skurwysyn, który złapał mnie za dupę. Jego już załatwię klasycznie. Wyrwę tę obleśną łapę i gonią za tłukę. Napastnicy na chwilę oniemieli, jak gdyby potrzebowali chwili, aby zrozumieć, co się właściwie stało. Spodziewali się, że drobna dziewczyna będzie błagała o litość, a ona tymczasem im odpyskowała. Pierwszy z otępienia wyrwał się przywódca bandy. Otóż mato! Krzyknął i wyciągając z kieszeni nóż, ruszył na swoją niedoszłą ofiarę. To, co za chwilę opiszę, działo się dosłownie w ułamku sekundy. Pierwszy był dźwięk, a właściwie seria następujących po sobie dźwięków. Brzdęk upadającego na kostkę brukową noża, chrzęst łamanej kości, krzyk dresiarza z otwartym złamaniem ręki. Krzyk, który ustał pół sekundy później, bo mężczyzna runął bezwładnie z nienaturalnie skręconą głową. Pozostali przy życiu zaczęli uciekać, każdy w inną stronę. Dziewczyna, a właściwie wampir, dokładnie tak jak zapowiadała, ruszyła w pogoń za tym, którego nazwała prawiczkiem. Ależ ona się ruszała. Ta wampirzyca musiała mieć co najmniej kilkaset lat. Młode wampiry niewiele różnią się od zwierząt. Rzucają się na ofiarę, po prostu ją zabijają i wypijają. Ona poruszała się z gracją. Jej polowanie można przyrównać do tańca. Krwawego, pełnego pasji tańca. Byłem pod niemałym wrażeniem. Pierwszy raz widziałem wampira poruszającego się w ten sposób. Troszkę mnie to zmartwiło. Przez to, z kim mam do czynienia, mój plan mógł nie wypalić. Wampirzyca dorwała go dosłownie w dwóch skokach, obaliła na ziemię i wypiła. Schowałem się głębiej w cień. Co prawda szansa, aby mnie wyczuła, była niska, jednak wolałem nie ryzykować. Nie wiem, kiedy będę miał kolejną szansę, czas naglił. W momencie, gdy kończyła zabijać trzeciego jego własną ręką, poczułem ją. Była jakieś 15 metrów od nas. Doskonale słyszałem nieco przyspieszone bicie jej serca. A skoro ja ją wyczułem, wampirzyca też wiedziała o jej obecności. Szlakby to. Cały misterny plan w pizdu. Chyba, że... Gwizdnąłem. To rozproszyło uwagę potwora. Na szczęście wystarczyło, bo po chwili usłyszałem charakterystyczny świst i ciche stęknięcie, świadczące o tym, że wystrzelony bełt trafił celu. Następnie usłyszałem kroki. Idealnie. Teraz już miałem pewność, że to ona. Nie zmieniła się ani trochę. Wciąż miała tę zawziętą minę, pełne ognia oczy i pewną siebie postawę. Podeszła do osłabionej bełtem namoczonym w trupiej krwi wampirzycy i jednym gładkim ruchem skróciła ją o głowę. Pokaż się! I żadnych gwałtownych ruchów! Szkoda. Nie tak planowałem nasze spotkanie. Pierwszy raz od dawna coś nie szło po mojej myśli. Ale z drugiej strony w końcu miałem do czynienia z łowcą. Kurewsko dobrym łowcą. Brawo, Buffy! Czyste cięcie, celny strzał. Zrobiłaś wszystko jak należy. Ale odejmę ci punkty za styl. Wolałbym zobaczyć, jak tarzacie się tutaj wręcz. To byłoby bardziej ekscytujące. Przecież ty nie żyjesz! Wieści o mojej śmierci były mocno przesadzone. To niemożliwe! On cię spalił! Mówił, że cię spalił! Nikt nie jest nieomylny. Nie jesteś nim! Nie możesz! To jakiś podstęp! Gabriela Tawka.
Łowca od czasu, jak król zmasakrowała twoją rodzinę. Ścigając na cmentarzu wampira, trafiłaś na trzech innych łowców walczących z Inkwizycją. Stąd twoja ksywka, Buffy. Nienawidzisz jej. Ksywki, a nie postaci. Łowcy zabrali cię do swojej kwatery. Jak się później okazało, byli zorganizowaną grupą o nazwie Brygada Biskupskiego. Tej nazwy z kolei ja nienawidziłem. Nie podobało ci się to, że brygada współpracowała z demonami i nie dołączyłaś. Na odchodne dostałaś motocykl i pewien rzadki nóż. Ostatniego Sylwestra spędziłaś u jałowców. Kto inny mógłby to wszystko wiedzieć? Dziewczyna ze łzami w oczach wyciągnęła broń i wymierzyła ją prosto we mnie. Nie zbliżaj się, bo cię rozpierdolę, słyszysz? Machnąłem ręką. Pistolet, który trzymała, powinien odlecieć jej z rąk. Nie stało się jednak nic. Jebana telekineza. Chyba nigdy się tego nie nauczę. Niepowodzenie wybiło mnie z rytmu i uśpiło czujność. A Gabi, wyczuwając to, wykorzystała sytuację i wpakowała we mnie cały magazynek. Stary, a głupi. Gdybym był człowiekiem, właśnie bym przegrał. Ale z racji tego, że od pół roku oficjalnie nie żyję, jedynie się rozjuszyłem. Wyganiam cię, duchu przeklęty! No, jak uroczo. Zaczęła egzorcyzm. W mgnieniu oka zniknąłem i pojawiłem się tuż za nią. Jak dobrze, że chociaż tego nauczyłem się perfekcyjnie. Zatkałem jej dłonią usta i wyszeptałem do ucha zaklęcie. Bardzo ryzykowałem. Pamiętałem przecież, że Gabi miała ten cholerny nóż. Na szczęście się udało i łowczyni padła bez przytomności w moje ramiona. Niech śpi. To ostatni spokojny sen w jej kończącym się życiu. Spojrzałem na pole bitwy, czy może raczej na masakrę, jaką urządziły dziewczyny. Tak, moje łowy można uznać za udane. Pół roku wcześniej. Krzyk. Przenikliwy, rwący ból w miejscu, gdzie ogar odgryzł mi rękę. Cisza. Jak mogę być świadom, skoro nie żyję? Szok. Zaciskam pięści obu dłoni. Jak? Ciemność. Ktoś lub coś wlecze mnie po zimnej, twardej posadzce. Utrata przytomności. Budzę się. Czy aby na pewno? Otwieram oczy. Mrok. Gardło mam suche jak wiór. Próbuję wydusić z siebie choć jedno słowo. Nic. Łańcuch. Obie ręce mam przykute do ciężkiego jak diabli łańcucha. Tracę przytomność. Wdech. Łapczywie chwytam każdy haust powietrza. Jest dziwne, zatęchłe, ostre, jakbym wdychał tysiące drobnych igieł. Znów tracę przytomność. Co się właściwie stało? Jak się tu znalazłem? Nie otwieram oczu. Chyba siedzę i jestem przykuty do ściany. Nieważne. Później będę się tym martwił. Co się działo w ciągu ostatnich kilku godzin? Wyjechałem od inżyniera, dojechałem na miejsce. Potem? Potem chyba wysadziłem suprę. Tak, na pewno ją wysadziłem. Włączyłem jakąś piosenkę. Co to było? Taniec śmierci? Nie, chyba nie. Zegarmistrz. Tak, włączyłem zegarmistrza. Co było dalej? Usłyszałem ryk. Coś jakby... Niedźwiedź. Nie, ogar. Przybył punktualnie. Ogromna bestia. Walczyłem, ale
Czy wygrałem? Nie, nie, nie sposób wygrać z czymś takim. W takim razie co? Zabił mnie, tak? Ale jak? Odgryzł mi rękę. Dlaczego zatem czuję obie ręce? Jebać rękę. Przecież on chwilę później rozjebał mi głowę, a skoro jestem w jednym kawałku, muszę być w piekle. Czyli co? To wszystko? Będę przez wieczność siedział w tej ciemnicy? Nie przypuszczałem, że piekło może być takie nudne. Hola, amigo! Usłyszałem znajomy głos. Próbowałem otworzyć oczy, jednak powieki miałem ciężkie jak ołów. Czy to możliwe, że wielki Gio również trafił do piekła? Wątpię. Pewnie umysł płata mi figla. Powiedziałem hola, amigo! Poczułem uderzenie w twarz, niosące ze sobą piekący ból policzka. Giovanni? Nie, Pamela Anderson. Powoli uniosłem powieki. Widziałem niewiele. Wszystko dookoła było pokryte czymś na kształt mgły. Kilkadziesiąt centymetrów przede mną ktoś stał. Charakterystyczny głos i niska, krępa sylwetka utwierdziły mnie w przekonaniu, że mam przed sobą Giovanniego. Co ty tu robisz, amigo? Przyszedłem napawać się widokiem, chłopcze. Napawać? Zawiodłeś mnie. Zawsze uważałem cię za syna. A ty pozwoliłeś mnie zabić i zostawiłeś moją córkę samą. Zdradziłeś mnie, kardynał. Robiłem, co mogłem, aby cię uwolnić. Działałeś zbyt wolno. To twoja wina. Co on pierdoli? Moja wina? A czy ja mu kazałem ruszać to tłuste dupsko z domu? Zmusiłem go do polowania? Chwila. Kardynał, skup się do cholery. To jest piekło. Pewnie będę teraz miał wizję osób z mojego otoczenia, które w ten lub inny sposób zginęły. Gdybym nie był tak bardzo otępiały. Gdybym mógł zrobić cokolwiek. Dlaczego tak bardzo chce mi się spać? Silny cios w brzuch sprawił, że otworzyłem szeroko oczy. Przede mną stało jakichś dwóch zakapiorów. Unoszący się dookoła zapach siarki kazał mi przypuszczać, że mam do czynienia z demonami. Wstawaj, biskupski! Jesteś głupi czy głupi? Przecież jestem przykuty do tej ściany za mną. Demon nie odpowiedział. Podszedł do mnie i kopnął w twarz. Zdziwiłem się, bo pomimo tego, że poczułem ból, nie wyplułem ani jednego zęba. Nie czułem też, żebym miał na twarzy jakąkolwiek ranę. A więc to tak działa piekło. Ciekawe. No wstawaj, mówię. On nie lubi czekać. No w końcu. Zaprowadzą mnie do Boruty. Kiedy ja go ostatnio widziałem? Będzie już ze 2 lata. Dobra, dobra. Co się tak pieklisz? Ludzie, jesteśmy w piekle. Pieklisz. Nadal nie kumacie? No chyba nie kumali, bo w odpowiedzi dostałem kilka kopniaków w brzuch. Następnie chwycili mnie za ramiona, podnieśli i pchnęli do przodu. Idź! Ruszyłem przed siebie. Szliśmy ciemnym, bardzo długim korytarzem. Próbowałem zerkać ukradkiem na boki, ale nie zaobserwowałem żadnych drzwi czy okien. Po prostu ciemność. Pustka. Z tego, co już zdążyłem zauważyć, rany odniesione w piekle bolą. Jednak nie ma po nich żadnych śladów na ciele. Tylko czy na pewno stan, w którym się teraz znajduję, można nazwać ciałem? Mam obie ręce, a doskonale pamiętam, że jedną z nich odgryzł ogar. Mam też głowę, którą chwilę później roztrzaskał. Poza tym inżynier na pewno spalił moje ciało. Tak się przecież umówiliśmy. Może to całe piekło to po prostu stan świadomości? Muszę być czujny i wychwytywać każdy najdrobniejszy element. Każdy strzępek informacji. Przecież nie będę tu siedział wiecznie. Poczekam na odpowiedni moment i ucieknę. Co będzie dalej? I czy w ogóle coś będzie, nie obchodzi mnie. Najważniejsze jest przeczekać i uciec. To dobry plan.
Solidne, drewniane, czarne drzwi zauważyłem dopiero, gdy w nie wszedłem. Będące wciąż za mną, teraz rozbawione demony wyprzedziły mnie i zapukały. Nie otrzymały odpowiedzi. Drzwi po prostu się przed nami otworzyły. Tak właściwie to nigdy nie zastanawiałem się, jak wygląda gabinet Boruty. Moim pierwszym odczuciem było, że jest dość skromny. Niewielkie drewniane biurko i dwa skórzane fotele po obu jego stronach. Na blacie zwykła lampka, którą można dostać w każdym sklepie, będąca jednocześnie jedynym źródłem światła. Na podłodze zdobiony dywan. Boruta wstał i gestem ręki wskazał mi fotel. Miał na sobie prostą, białą koszulę i materiałowe spodnie. Z braku lepszego pomysłu usiadłem, a moja eskorta skinęła władcy głową i wyszła. Demon usiadł naprzeciwko i przemówił. Jestem pod wrażeniem, panie biskupski. Doskonale pamiętałem jego stonowany, nieco nosowy głos. Instynktownie próbowałem wstać, jednak nie mogłem oderwać się od fotela, na którym przed chwilą usiadłem. Proszę się nie wysilać. Wstanie pan wtedy, gdy mu na to pozwolę. Boruta lekko się uśmiechnął. Długo kazałeś na siebie czekać. Z ulgą przyjąłem, że jestem w stanie mówić. Bałem się, że będę musiał wysłuchiwać monologu tego egocentryka, nie mogąc wtrącić swoich 5 groszy. Fakt dopełnił się 3 kwadranse temu. Zaraz po przejściu krótkiego okresu kwarantanny został pan do mnie przyprowadzony. Biorąc pod uwagę okoliczności, pozwól proszę, że od teraz będę się zwracał do ciebie po imieniu. Kwarantanna? 45 minut? Chcę odpowiedzi. Twój ogar rozjebał mi czaszkę i odgryzł rękę. Jakim cudem siedzę tu przed tobą w jednym kawałku? Cudem? Obawiam się, że takie określenia są zarezerwowane dla drugiej strony. Co do twojego jednego kawałka, wszystkiego dowiesz się w swoim czasie. Zapewne domyślasz się, że nie jest to standardowe powitanie w moim skromnym przybytku. Jednak mam ku temu pewien powód, ale zacznijmy może od początku. Przede wszystkim chciałbym pogratulować ci ostatnich lat życia biskupskich. Zaimponowałeś mi oraz kilku demonom, co wierz mi na słowo, wcale nie jest łatwym zadaniem. Symfonii, która pod twoją batutą odegrała brygada, nie powstydziłaby się Rita czy Król. No. W 4 lata oczyścić 2 kraje z inkwizycji? Szapoba, Bartku. Szapoba. Przestań pierdolić i przejdź do rzeczy. Porywczy nawet po śmierci. Wiesz, zawsze fascynowała mnie ta twoja dzikość. Te wszystkie, przepraszam za wyrażenia, pierdolenia i kurwy, które miały maskować ból i zawód, jakimi obarczyłeś się po śmierci najbliższych. Arogancja wynikająca z pewności siebie, której tak do końca nigdy nie miałeś. I wreszcie gniew, który pchnął cię poza granicę ludzkiego sumienia. Czyż to nie jest piękne? Oto moje piekło. Będziesz mnie tutaj codziennie sadzał i robił analizę psychologiczną? Powiedz mi, kardynał, czy przez te 10 lat byłeś choć raz szczęśliwy? Przez cały miesiąc, gdy żyłem z twoją córką, pomyślałem. Na głos powiedziałem jednak, a chuj ci do tego. Rozumiem twoje rozgoryczenie, biskupski. Nie mogłeś zapełnić pustki w sercu, odkąd straciłeś rodziców, a gdy już ci się to udało, Sara została porwana. Jako, że tak nieskromnie się wyrażę, specjalista od ludzkich emocji, pozwolę sobie na komentarz. Chcę też, abyś się trochę rozluźnił, więc użyję twojego języka. Idzie się wkurwić, co? Gówno tam wiesz! Ryknąłem z teatralnym wręcz oburzeniem. Boruta autentycznie mnie rozbawił. Widzisz, Bartku, chyba obaj jesteśmy sobie w stanie pomóc. Mówiąc to, otworzył szufladę biurka i wyjął z niej jakieś zdjęcie. Podsunął mi je, ja uniosłem fotografię i przyjrzałem się jej z bliska. Ta fotografia
została wykonana 2 miesiące temu. Twój wzrok nie zawodzi. Masz przed sobą moją córkę i jej kilkuletniego potomka. Po minie wnioskuję, że domyślasz się, kto jest jego ojcem. Podobieństwo było zbyt duże. Patrząc na trzymanego przez Sarę za rękę chłopca, widziałem siebie sprzed kilkudziesięciu lat. Tylko skoro kobieta żyła i urodziła mi syna, dlaczego się nie odezwała? Co nie pozwoliło jej na kontakt? Łżesz. Nie wiem, jakiego rodzaju triku używasz, ale nie nabiorę się na to. Przedarłem zdjęcie i odrzuciłem w jego stronę. Spodziewałem się takiej reakcji. Ale daję ci słowo Remusa, Bonaventury, Archibalda Boruty, że udało nam się namierzyć Sarę i twojego syna, Roberta. Więc jak to się stało, że nie ma ich teraz tutaj? A może są, ale wbrew swojej woli. Skąd masz to zdjęcie? Zdjęcie zostało wykonane 2 miesiące temu. To pierwszy i jedyny ślad Sary od jej uprowadzenia. Wiele demonów jest zaangażowanych w poszukiwania mojej córki, jednak nie mam nieograniczonych środków, a będąc z tobą w pełni szczery, Sara nie jest moim priorytetem. Jako że nasza wspólna współpraca w likwidowaniu inkwizycji układała się dobrze, przejdźmy teraz do konkretów, o które tak od początku prosiłeś. Mam dla ciebie pewną ofertę, jeśli oczywiście chcesz jej wysłuchać. Jeżeli faktycznie wpadł na trop Sary i prawdą jest, że mam syna, powinienem chociaż rozważyć to, co ma mi do powiedzenia. Mów. Cieszy mnie twój entuzjazm. Jak już wspomniałem, nie mam nieograniczonych środków. Dla uproszczenia powiedzmy ludzkich środków. Zarządzanie piekłem tak rozległym jak moje niesie za sobą wiele obowiązków. A o dobre demony niezwykle ciężko. Chciałbym zaproponować ci pracę. Mam zostać demonem? Chyba oszalałeś. Jebany był naprawdę bezczelny. Co on sobie wyobraża? Mam zostać jego paziem? Być gotowy na każde skinienie i zachciankę? Nie zwykłym demonem. Porucznikiem. Mam uwierzyć, że chcesz mnie zrobić swoim przybocznym? Zwykłego pakciarza, który powinien w tej chwili gnić na dnie garnka ze smołą? Masz bardzo dziwną wizję piekła, biskupski. Oczywistym jest, że nie zrobię z ciebie mojego zaufanego za piękne oczy, czy ze zwykłego kaprysu. To uczyniłoby mnie słabym, a słabość tutaj oznacza śmierć. U nas czcimy siłę, ale też tradycję, a jedna z naszych fundamentalnych zasad mówi, że jeżeli ktoś pokona będącego wyżej w hierarchii demona w równej walce, ma prawo zająć jego miejsce. Pamiętasz, gdy mówiłem, że przypominasz mi jednego z moich poruczników? Marwika? Nie wspomniałem ci wtedy, że to ty go zabiłeś. Wtedy, w swoim własnym domu. Pamiętam ten dzień, jakby wydarzył się wczoraj. Marwik chciał się zabawić. Pozwoliłem mu. To, że wybrał państwo biskupskich do tego w dniu twoich urodzin, było zupełnym przypadkiem. Jakżeż było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że zginął, że zabił go jakiś człowiek. Moją pierwszą decyzją był odwet. Miałeś zostać zabity, Bartku. Ale gdy usłyszeliśmy twoje wezwanie, gdy pojechałeś na rozdroże i przyzwałeś demona, zaciekawiłeś mnie, dlatego wysłałem król. Miała cię ocenić, wysłuchać, ewentualnie zabić. Nie zrobiła tego, gdyż zauważyła w tobie potencjał. Potencjał na zostanie kimś ważnym. Dalsze obserwacje tylko to potwierdziły. Dlatego dziś, zamiast wymyślać ci kolejne tortury, stajesz przed wyborem. A co jeśli cię zdradzę? Zabiję we śnie. Nie zrobisz tego z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, nie będziesz miał za co. Jako demon wyższego szczebla posiądziesz wszystko, czego tylko możesz zapragnąć.
prawie wszystko, bo na szacunek będziesz sobie musiał zasłużyć czynami. Ale na twoim miejscu nie martwiłbym się o to. Kult siły w zestawieniu z zabiciem jednego ze zdolniejszych demonów w piekle daje niemal pewny szacunek. Po drugie, nie będziesz mógł mnie zabić. Stworzenie demona nie jest czymś łatwym i wymaga najwyższego poświęcenia, oddania cząstki własnej esencji. Jeśli spróbujesz mnie zabić, wytworzysz pomiędzy nami energię, która cię ode mnie odrzuci. Ponadto będę miał częściową kontrolę nad twoim ciałem. Jeśli najdzie mnie ochota, uderzysz się w twarz. Jeśli zapragnę, zaczniesz bić mi brawa. Z tego miejsca chcę cię jednak zapewnić, że używam tego przywileju stwórcy tylko w ekstremalnych sytuacjach, nigdy do zabawy. Wymagam szacunku, więc sam szacunek okazuję. Nadal nie podałeś argumentu, dlaczego miałbym się zgodzić. Zachowujesz się, Bartku, jakbyś miał pełną kontrolę nad sytuacją i był na uprzywilejowanej pozycji. Nie padnę przed tobą na kolana i nie zacznę błagać, abyś przyjął moją propozycję. Zobaczyłem w tobie potencjał, więc daję ci wybór. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Niemniej, jeśli nie będziesz chciał do nas dołączyć, obejdzie mnie to bez żadnych konsekwencji. Setki lat radziłem sobie bez Bartosza Biskupskiego, poradzę sobie setki kolejnych. To ty masz szansę stać się kimś wielkim i dostać drugie życie. Daję ci możliwość odnalezienia Sary i poukładania spraw z nią związanych. Jeśli będziecie chcieli, odejdziecie, a ja nie będę was ścigał. Przed chwilą powiedziałeś, że przydałby ci się ktoś taki jak ja, że potrzebujesz nowych demonów. A teraz mówisz, że pozwolisz nam odejść. No coś tutaj mocno nie gra. Porwanie Sary na moim terenie jest policzkiem. Anioły zadrwiły ze mnie, a nie jestem osobą, która pozwala z siebie drwić. Jak już wspomniałem, zaangażowałem w poszukiwania mojej córki wiele demonów. Ale nie jest to ich jedyne zadanie. Potrzebuję kogoś, kto skupi się tylko na tym, ale nie z mojego rozkazu, tylko z własnej zawziętości i dla własnego celu. Nakreślę ci to jeszcze bardziej klarownie. Odnalezienie Sary to dla mnie sprawa honoru. Jednak nigdy nie stawiam honoru ponad dobro piekła. Jeżeli mam okazję, by utrzymać dobro piekła i swój własny honor, to z niej korzystam. Jeśli odrzucisz moją ofertę, będę nadal robił swoje i wciąż osiągnę oba, z tym, że ten proces trochę się opóźni. Czyli jestem ci potrzebny, ale nie niezbędny. Przydatny, kardynał. Przydatny. Jak miałoby to wszystko wyglądać? O co konkretnie pytasz? Cały proces? Jak zrobisz ze mnie demona? W jaki sposób to, czym jestem teraz, zamieni się w słup dymu i czy w ogóle się zamieni? Jak to wpłynie na moją osobowość? Czy będę pamiętał wszystko dotychczas? Po kolei, Bartku, wszystko po kolei. Nie do końca rozumiesz, czym teraz jesteś. W porządku, zaczniemy zatem od tego. To, co teraz widzę i zapewne zobaczyłbyś również ty, patrząc w lustro, to manifest esencji. Człowiek, czy właściwie każda żyjąca istota, składa się z dwóch elementów. Fizycznego ciała i niematerialnej esencji. Esencja zawsze dąży do tego, by się ucieleśnić, to znaczy przybrać kształt ciała. W wyniku śmierci esencja opuszcza ciało. Sama w sobie nie ma kształtu, więc najczęściej przybiera ostatnio zapamiętany. Czyli jestem duchem? Nie do końca. Duch, zjawa, poltergeist to skażona esencja. Taka, która usilnie trzyma się planu żywych, świata zewnętrznego. Esencja bez ciała wypacza się, nie jest w stanie zachować czystości. Stąd agresja, niemal szaleństwo w każdym duchu, którego spotkałeś. Ty natomiast jesteś esencją czystą. Przeszedłeś na tak zwaną drugą stronę, na plan umarłych, w twoim przypadku do piekła. Tutaj esencja może bez przeszkód trwać nieopakowana w ciało, nie tracąc przy tym swojej integralności, co lepiej zrozumiesz, jeżeli użyję terminów takich jak
wspomnienie, maniery, przyzwyczajenia. Gdy cię uderzę, poczujesz ból. Gdy obleję cię wodą, również to poczujesz, jednak esencja pozostanie nietknięta. Zniszczenie, czy choćby naruszenie jej struktury jest niezwykle trudne, ale o tym nie w tej chwili będziemy rozmawiać. Abyś przybrał formę, jak to nazywasz, słupa dymu, musi zostać odprawiony rytuał. W trakcie, gdy będziesz pił przygotowany przeze mnie napój, wyrecytuję zaklęcia, następnie twoja esencja straci swój kształt i osiągnie formę pierwotną. Wtedy wstąpisz w ciało i zakończy się pierwszy etap. Jakie ciało? Pierwszy etap? Bardziej komplikujesz niż wyjaśniasz. Twoje własne. Rita je szykuje. Ale to by znaczyło, że inżynier mnie nie spalił. Co wyście mu zrobili? Spokojnie, biskupski. Filip Jałowiec wykonał zadanie i spalił twoje ciało. Zapomniał jednak o jednym istotnym szczególe. Ręka, którą odgryzł posłaniec, została przetransportowana z twoją esencją i Rita zregenerowała ją w całości. Jak? Od tego, co mówił, można było dostać zawrotu w głowę. Esencja ma ogromną zdolność regeneracyjną, stąd też możemy utrzymać nasze naczynia, odnosząc jednocześnie poważne rany. Ten fenomen ujawnia się dopiero na planie umarłych, ale zostaje już na zawsze. Dlatego, gdy odniesiesz rany na świecie, który znasz, będziesz mógł bez problemów i w szybkim czasie się zregenerować. Nawet tam. Piękniś to wszystko zaplanował. Sęk w tym, że nie. Owszem, planowałem złożyć ci propozycję, ale miałem przygotowane dla ciebie inne naczynie. Odtworzenie ciała z odgryzionej ręki to pomysł Rity. Nie mała w tym wszystkim twoja zasługa. Nie spodziewaliśmy się, że spróbujesz walki. Bez tego raczej nie mielibyśmy z czego cię odtworzyć. Posłaniec zwykle działa czysto. Dobrze. Zrobisz swoje mambo jumbo i wrócę do swojego ciała. Co dalej? Po chwili przytomności zapadniesz w sen. Nie wiem jak długi, na to akurat nie ma reguły. Najdłuższy, jakiego byłem świadkiem, trwał 2 tygodnie. Podczas tego snu twoja ludzka cząstka połączy się z demoniczną. Tutaj też nie ma reguły. Jak się to wszystko odbędzie? Następnie? Czeka cię trening. W jednej chwili posiądziesz kilka specjalnych umiejętności, nad którymi nie będziesz panował. Rita ci pomoże. Jeśli mogę coś zasugerować, to skup się na przemieszczaniu i telekinezie. Pierwsza umiejętność pozwoli ci opuszczać piekło. Druga bardzo ułatwi życie i walki, które stoczysz, a gwarantuje, że będzie ich wiele. Co potem? Dostaniesz zadanie. Jedno. Najważniejsze zadanie. Odnajdziesz Sarę. Co zrobisz dalej, to już tylko i wyłącznie twoja sprawa. Dasz mi słowo, że gdy ją znajdę, pozwolisz nam odejść? Daję ci moje słowo. Jeżeli odnajdziesz Sarę i syna, możecie robić, co tylko chcecie. Coś mi tu śmierdzi, Boruta. Ale jeżeli alternatywą jest rozżarzony pręt w dupie, to przyjmuję twoją ofertę. Ty naprawdę masz dziwne wyobrażenie piekła. Odparł demon, po czym uścisnęliśmy sobie dłonie.